kochani, jak widzicie po tytule, dziś będzie open box. Bardzo przyjemne, bo będą tu kosmetyki koreańskie. Mam tutaj paczkę od My Asia i część rzeczy sobie wybrałam, a część rzeczy jest dla mnie zupełną niespodzianką. Także bardzo, bardzo się cieszę z tej paczki. Już jakiś czas temu wrzucałam wam chyba na Insta Snapa, Insta Stories, właśnie takie open box paczki z My Asia. I wam się podobało, też mówiliście, że zamawiacie z tego sklepu. Wiem, że też zamawiacie te pudełka subskrypcyjne, także dziś moja paczuszka. Jak wiecie, ja ostatnio uwielbiam pielęgnację koreańską. Mam dwie rzeczy, które kocham po prostu najbardziej na świecie. Mam dwie tubki kremu w domu, którego po prostu... To jest jeden z lepszych kremów, jaki miałam. To jest ten krem na bazie śluzu ślimaka. Stem, Cell, Helix, Aspersa, Müller i tak dalej. Ma długą nazwę, podlinkuję wam na dole. Jest właśnie ze sklepu My Asia, jak widzicie, już kończę. Świetnie sobie radzi z bliznami potrącikowymi, fajnie wygładza skórę. I druga rzecz to jest aloes, żel aloesowy, który też uwielbiam. Jest to tani, ale bardzo dobry kosmetyk i też mi pisaliście, że go lubicie. Dobra, koniec gadania. Teraz haul. Jeżeli chodzi o te kosmetyki, to są też dostępne w sieci aptek Medicover, także możecie, jeżeli nie chcecie zamawiać online, możecie oczywiście kupić sobie na miejscu, doradzić się farmaceuty i tak dalej. Tak wygląda paczuszka. Tu mam jakiś liścik. Droga Karolino, przekazujemy w Twoje ręce pudełeczko pełne koreańskich dobroci kosmetycznych. Koreańskie produkty to kosmetyki z najwyższej półki o wysokiej zawartości składników aktywnych oraz różnorodnych ekstraktach naturalnych. Ufamy, że produkty te będą miłą odmianą wobec tych obecnych na polskim rynku. Pozdrawiamy zespół My Asia. Dziękuję i bardzo mocno pozdrawiam. Zespół jest fantastyczny. Już od jakiegoś czasu z nimi piszę. Też bardzo fajnie doradzają, jeżeli chodzi o wybór kosmetyków. Jeżeli nie jesteście pewni, wiadomo, że niektóre z tych kosmetyków, szczególnie właśnie tych ślimakowych, nie są tanie, więc warto podpytać o działanie, warto podpytać o wszystkie szczegóły. Tak jest zapakowana paczuszka. I jak już widzicie, pierwsza rzecz, która mi się tutaj oczywiście rzuca na pierwszy plan, to jest mój ukochany żel. O tym właśnie mówiłam. Ja mam go, słuchajcie, w sypialni i po prostu jest w mojej szafce nocnej. Żel jest genialny. Jest to 99% żel aloesowy, który wygląda jak liść aloesu, więc w ogóle jest kosmiczny. Są też inne produkty, jest też żel pod prysznic, są też maski, takie okłady aloesowe. Natomiast to jest mój absolutny ulubieniec. I słuchajcie, można to nakładać na twarz, na jakieś rany, na podrażnione miejsca, na poparzoną skórę, jak jesteście po kąpieli słonecznej, na włosy, jeżeli chcecie je nawilżyć, możecie mieszać z balsamami. To jest tak wielofunkcyjny kosmetyk. Naprawdę genialne. I plusem w My Asia jest to, że wszystkie etykiety z tyłu macie po polsku przetłumaczone, więc możecie przeczytać wszystko po polsku. Przeczytam wam parę jakby możliwości, jeżeli chodzi o ten żel, bo może nie wszystko tu wymieniłam. Także można używać jako serum do włosów, aplikować na suche bądź wilgotne włosy bez spłukiwania. Krem nawilżający, ja tak właśnie używam, kiedy mam taką mocno podrażnioną, wypryszczoną skórę, taką, wiecie, zaognioną, no to jest świetny sposób na uspokojenie jej. Produkt łagodzący-chłodzący po opalaniu, po ukąszeniu owadów, po zabiegach kosmetycznych, okolice oczu, tu też to sprawdziłam, on jest bardzo delikatny dla okolic oczu, żel aplikować na strefę wokół oczu w celu zniwelowania wolków, balsam do ciała, krem do rąk i stóp. Genialny kosmetyk, no chyba, że macie prawdziwy aloes w domu, no to oczywiście można sobie uciąć jeden listek i z niego ten sok zebrać, tak też można. I dalej, nie wiem za co się tu wziąć. Najpierw, słuchajcie, najpierw pozbędę się wiórków, które oczywiście tu odkładam. Można wykorzystać w prezentach gwiazdkowych, nie będę ich absolutnie wyrzucać, ale już widzę tu kilka rzeczy, których nie zamawiałam. To są właśnie te prezenty. Hit w Korei, hit w Azji i zaraz, żebym tylko nie przekręciła, to jest Gudetama. Gudetama to jest tak jak Hello Kitty w Japonii, no nie wiem, jak lalka Barbie w Stanach, to może przesadzam, ale jest to naprawdę taki nowa postać. Jest to po prostu jajko, żółtko jajka konkretnie i on występuje w różnych formach. Mam tutaj jeszcze jeden jakiś kosmetyk, zaraz do tego przejdziemy i ta Gudetama jest po prostu tak prześmieszna na różnych też kosmetykach, maskotkach i tak dalej. I tutaj mam krem BB cushion tak zwany, czyli w poduszce i chętnie go przetestuję wam na żywo. Bo nie wszystkie mi się sprawdzają. Słuchajcie, miałam już kilka i nie każdy mi się dobrze sprawdzał, ale to jest w ogóle... Tutaj mamy dwa jakieś kosmetyki. To jest Face to Change Photo Ready Cushion BB 50+, 21 Light Beige. Chroni przed słońcem, przed promieniami UV, wybiela i ma działanie przeciwzmarszczkowe. A dlaczego mam tutaj dwie takie... tutaj jest sam ten cushion. Tutaj mam pewnie opakowanie. Zobaczcie, jak w ogóle to wygląda.
Tu mam opakowanie. Właśnie mówiłam o tym, to jest rozbite jajko i on tutaj tak w udetama patrzy i patrzy, o co chodzi. Tutaj mamy, tutaj jest produkt, krem BB, na pewno nagram test na żywo, a tu w takim razie mamy jeszcze jeden, a refill, czyli mamy drugi. Czyli kupujemy tak naprawdę dwa produkty, w sensie uzupełnienie, co jest bardzo fajne. No, genialne po prostu opakowanie, także tego na pewno nagram test na żywo. Ogólnie na co dzień używam takich właśnie kremów BB, kremów CC zamiast podkładu. Kolejna rzecz właśnie znowu z tym naszym bohaterem, to jest, słuchajcie, Holika Gudetama Slick Egg Skin Peeling Gel. Peeling mająco-złuszczający do każdego rodzaju skóry w limitowanej wersji Lazy Egg. Doskonale pielęgnuje skórę twarzy, zawiera ekstrakt z żółtka jajka oraz hydrolizowanej skorupki jajka. Wygładza i pielęgnuje. No, jestem też bardzo ciekawa, jak to wygląda. Może otworzymy sobie, żeby zobaczyć, jak to w środku się prezentuje. Z dwóch stron. Ja naprawdę uwielbiam kosmetyki koreańskie właśnie dlatego, że często mają filtry przeciwsłoneczne, działanie właśnie takie mocne przeciwmaszczkowe, takie mocniejsze są niż nasze kremy, które są dostępne w Europie. No, świetnie, zakleiłam do pozdrów. Tak wygląda jak. I słuchajcie, i patrzy na mnie. I ma taką minę taką. Lecimy dalej, po kolei tutaj, bo będzie to trwało bardzo długo, to otwieranie. Świnkowa pianka do mycia, do takiego głębokiego złuszczania twarzy, zmywania twarzy. Peak Clear z Holika. Wiecie, że testowałam maseczkę, a tutaj mamy pianę. I całkiem spore opakowanie, myślałam, że to będzie mniejsze, bo akurat o to poprosiłam. A tu mamy bardzo duże opakowanie. I zamienia się w piankę i mocno oczyszcza skórę. Kolejna rzecz to jest to, o co też prosiłam, to są jajka myjące do twarzy z czarnym węglem. W testach moich masek, że ja często używam czarnej maski, zresztą często wam rzucam jakieś zdjęcia i tak dalej. Mam tu dwa takie jajeczka, czarne mydełka do mycia twarzy, oczyszczające. No i po prostu opakowanie, wyobraźcie sobie właśnie takie opakowanie. Dobra, dalej. O, mam tu krem pod oczy. Słuchajcie, mam z tej serii, już wam pokazuję, też używam. Kremu BB i on jest świetny, bo jest bardzo wydajny, 30 ml i jest bardzo, bardzo jasny, ale jak użyję bronzera, to jest spoko. I tutaj jest krem pod oczy z ekstraktem ze śluzu ślimaka. Wow, jaki wielki krem, tak się prezentuje krem. Bardzo duża pojemność, oni często mają duże pojemności, 30 ml, czyli praktycznie tak jak krem do twarzy w niektórych firmach. No i szpadełka do nakładania, żebyśmy nie musieli paluchem grzebać w kremie. Bardzo fajna sprawa. Przyda mi się nowy krem pod oczy, bo już mi się mój awokado z Kielsa kończy. Także taki nowy kosmetyk. Mam tutaj też jakieś mgiełki, słuchajcie. To jest też z Holika. Już testuję zapachy. Tu mam ten jasmin bouquet. Kocham ten zapach. Wiem, że często się zapachami zachwycam, ale ciężko mi też opisać tutaj przez ekran. Jaśminowy zapach, bardzo delikatny, jak herbata jaśminowa. A tutaj mamy brzoskwiniową randkę. I to nie jest, wiecie co? To nie jest takie bardzo słodkie. To jest taki bardziej zapach, taki bardziej roślinny. Czuć tu owoce, ale czuć też roślinki. Okej, też taki dosyć świeży. Nie jest przesłodzony, fajnie. I lecimy dalej. Maski. Oni mają ogromny po prostu wybór masek, chyba największy. Maska ślimakowa, czarny ślimak w płacie, złoty kawior też w płacie. W ogóle maski to będę wam testować na żywo, bo ja uwielbiam maseczki. O tym właśnie mówiłam. Maska żelowa z aloesem. Ona jest taka fajna, bo to też jest taki płatek. Ja na przykład jak tutaj mnie coś wysypało ostatnio, to sobie nakładałam tutaj, żeby to złagodzić. Aloes Lice, to jest też śmieszne, to też jest taki jakby plaster taki bardzo śliski. Nakładamy go, taki żelowy plaster nakładamy go na skórę, też fajna sprawa. Tutaj znowu z Gudetamy ten plaster na nos świnkowy, ale do wyciągania ze skórników, ale zobaczcie jak on wygląda. Chyba Aleśka go to nie pokazywała. Z szczotką do czyszczenia toalety wyciąga. Także możemy nagrać też test na żywo. Dalej mam świnkowy i pisaliście mi, że źle go użyłam i macie rację, bo powinnam była go mocniej namoczyć, także zrobimy powtórzenie. Rozjaśniająca maseczka MAC Geoli, też w płatku. Dalej mam maskę po piciu, po imprezie, to też są fajne maski, ostatnio miałam taką po podróżowaniu, sobie ją nałożyłam, faktycznie jak wróciłam do domu po podróży. No zobaczcie, kolejna maska z naszym bohaterem. Tutaj mamy maskę kotkową i słuchajcie, tych masek zwierzątkowych też mają dużo i też nagram wam też na żywo, mam i pieska i kotka. Nawilżająca maska miodowa, tutaj na niedoskonałości z Tea Tree, czyli z olejkiem z drzewa herbacianego. Rewitalizuje, odświeża, dodaje blasku. O kurczę, ale tych maseczek. Energizująca.
oczyszczająca chusteczka, a tutaj mam maskę, czyli najpierw się oczyszczamy, później nakładamy maskę, to też wygląda fajnie. To też jest maska w płacie. No zobaczcie, po prostu nie mogę. To jajko jest tak śmieszne, mega mi to rozbraja po prostu. Kolejna rzecz z Gudetame to jest suchy szampon z Gudetame. I to widzicie, żółtko ma włosy. Nie mogę z nim. Dobrze, lecimy dalej w takim razie. Mam tutaj Naked Face długo trzymający się krem BB z Holika Holika. Wzięłam to sobie w kolorze 23, bo nie chciałam takiego jasnego. I też masz szpatułkę. Jest w takim oto słoiczku. Także fajnie. Lubię te kremy BB, CC koreańskie, bo wtedy nie trzeba używać normalnie kremu, tylko od razu mamy też kolor. Od razu też nawilżam. No i mam tutaj jeszcze emulsję naprawczą z śluzem ślimaka, znowu z tej czarnej serii. Wow, jaka duża, strasznie duże są te kosmetyki, 160 ml. Bardzo duży kosmetyk, naprawdę. Co tu jest napisane? Rozjaśnia i działa przeciwzmarszczkowo, zawiera 45% wyciągu ze śluzu z czarnego ślimaka. Czarnego ślimaka, nie z czarnego ślimaka, bo tu nie były zabite ślimaki. Jest wykorzystany śluz ślimaków. Bardzo mocna rzecz, powiem szczerze. W ogóle ta seria jest bardzo, bardzo mocna. Ślimakowe kosmetyki są naprawdę fajne dla skóry. Mogę to potwierdzić naprawdę. To co ja miałam z cerą, słuchajcie, po wakacjach, a tak jak wygląda teraz, to jest nieba ziemia. Tutaj mam z Laioli, nie wiem nigdy jak to się czyta, Laiole Be My Skin Powder Packed. Mocno kryjący puder, który podobno ma dawać odczucie takie, jakbyśmy nic nie miały na twarzy. Tu mamy takie okienko i tu mamy puder. Nie ma zapachu, jestem bardzo ciekawa, jak będzie, czy będzie faktycznie krył. Na pewno sobie też będę go używać. Ostatnio mi się skończył mój puder, więc dobrze się składa. Kolejna rzecz to jest też krem do rąk z Gudetamą, z Holika Holika o zapachu jakimś takim słodkim ciastek i tak dalej. Następnie mam wygładzający taki dżem peelingujący, coś takiego, z wyciągiem z winogron, złuszczający peeling do twarzy w żelu z ekstraktem z winogron, dokładnie. Ok, trzeba masować przez 1 minutę na oczyszczoną skórę twarzy. Jestem bardzo ciekawa w takim razie zapachu, bo jeszcze działania jakby nie poznam teraz tylko przez opakowanie, ale jestem ciekawa zapachu. Jaki ładny zapach. Nie jest też taki przesłodzony. W ogóle te kosmetyki nie mają takich przesłodzonych zapachów, co mi się podoba. Są takie bardziej świeże, jeżeli chodzi o zapach. Puder zakrywający pory. Stwierdziłam, że chcę go wypróbować. Z Holika Holika. Podobno bardzo drobno zmielony. Ma dosyć dobre recenzje. Nazywa się Sweet Cotton. I pomyślałam, że będzie fajny właśnie... O, jak drobno zmielony. Już widzę taki pyłek dosłownie. Będzie fajny właśnie do tego filmu, który chcę nagrać o jakby kamuflowaniu rozszerzonych porów. I ostatnia rzecz, którą mam tu w paczuszce, już koniec, to jest Face to Change Smoothing Primer. To jest primer do makijażu, też tego Face to Change, Holika Holika. Działa rozjaśniająco i przeciwzmarszczkowo. I wygładza skórę. Ciekawe, czy jest to taki primer silikonowy, czy nie. No chyba nie. I ma jakieś drobinki z tego, co widzę. Taki bardziej nawilżający, ładnie pachnie. Odbija światło. Czyli taki bardziej wygładzająco, nawilżający właśnie wygładza. Kochani, to już wszystko. Dajcie mi koniecznie znać, czy wy lubicie kosmetyki koreańskie, czy kiedyś używaliście, czy może macie ich kremy BB, czy CC. Ja tak naprawdę tak przez lata troszeczkę sobie dziubałam, wiecie, jeżeli chodzi o te kosmetyki. A to tu kupiłam coś, a to tam. Na przykład mam do dziś jeszcze chyba z Miszy jakiś krem BB. Nie wiem, czy go teraz znajdę. Ale gdzieś go tutaj mam. Słuchajcie, tak przez lata sobie kupowałam co jakiś czas, a to coś dostałam. Lubię ich maseczki, bardzo lubię właśnie koreańskie maski, te w płatkach. I dzięki nim się stały popularne, ale zwróciłam też ostatnio uwagę właśnie na pielęgnację koreańską i tak jak mówiłam wam wiele razy, już i na Instasnapie, na Instastories wam pokazuję, że używam tego żelu, czy używam właśnie tych kremów z wyciągiem ze śluzu ślimaka, tego niebieskiego mojego ulubionego. Naprawdę tych kosmetyków używam. Od jakiegoś czasu, myślę, że tak od bitego miesiąca cały czas ich używam i naprawdę widzę poprawę. Myślę, że każdy musi mieć tenże aloesowy i na ślimaka też was gorąco namawiam, jeżeli macie takie problemy skórne jak ja. No a inne kosmetyki będziemy tutaj razem testować. Napiszcie, czy znacie jajko, ten właśnie tego bohatera koreańskiego. Maskotkę, nie wiem jak to inaczej nazwać. No i myślę, że nagramy testy tych kosmetyków. Napiszcie mi, co mam przetestować w pierwszej kolejności. I przypominam wam, że wszystkie kosmetyki były z sklepu MyAsia, linki macie na dole. No i kosmetyki możecie też dostać w aptekach Medicover. Nagadałam się, uciekam. Zostawcie kciuki do góry. Pa, pa, kochani.